Chciałem życzyć wszystkim fanom naszej drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Mam nadzieję, że przyniesiemy Wam dużo, dużo radości swoją grą i że jeszcze nie raz zatańczymy wspólnie walczyka. Cześć! No, fajny zbieg okoliczności na pewno. Pamiętam dobrze, że właśnie to było takie moje pierwsze, dłuższe wejście, gdzie zdobyliśmy punkty. Jastrzębie w tamtym sezonie też było bardzo, bardzo mocne, więc cieszyliśmy się z tego niezmiernie. Podobnie w tym roku Jastrzębie jest bardzo mocne. Wygrywamy za pełną pulę u siebie w hali, kończymy rok pozytywnie. No i co, cieszymy się z tego. Twój najlepszy mecz w karierze, czy jednak tak nie powiesz? Nie, mam nadzieję, że nie. Na pewno przeciwko takiej drużynie, przy takich kibicach, no dla mnie to jest coś wspaniałego grać. To jest już granie na duże bramki, nie? To co było do tej pory i wcześniej w pierwszej lidze, wiadomo, zdarzały się super mecze, ale jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o skupienie i poziom rozgrywek, no to mogę powiedzieć, że to był jeden z fajniejszych meczów. No mieliśmy inicjatywę, bo strzeliliśmy na zagrywce. To jest właśnie u nas super to, że mamy takich zagrywających, że mogą w każdej chwili, w każdej części seta, w każdej części meczu wyjść i zrobić przewagę, zdobyć punkty bezpośrednio. No to jest ogromna, ogromna siła i dzisiaj to wykorzystaliśmy. A jeśli chodzi o pozostałą część meczu, no to nie wiem, no ja starałem się tylko myśleć o kolejnej akcji i realizować zadania, robić te małe rzeczy, których nie widać też w statystykach, tak jak sobie to założyliśmy na początku sezonu i tak jak to trenujemy. Dzisiaj się to udało, bardzo się z tego cieszę i no i fajnie, że tak kończymy ten rok, ale za niedługo gramy kolejny ważny mecz z kolejną dużą drużyną i nie będzie za dużo czasu na jakieś rozluźnienia, nie będzie czasu na bale sylwestrowe, bo do roboty się zabieramy już od pierwszego dnia nowego roku.